Już prezes składa zaspokaja, ledwo na poziomie około 50% składanych wniosków. Ale pieniądze to jedno. Druga rzecz, która wyłania się z tych słów, które pani wypowiedziała, to jest no, coś, co chyba można opisać jako pewnego rodzaju bałagan kompetencyjny. Dokładnie. I niezależnie od tego, jak to będzie działało na poziomie samorządowym, mówię w tej chwili o tym instrumencie wsparcia, jakim jest koordynator, który będzie asystentem rodziny w tym programie, który w tej chwili został uchwalony, to na poziomie centralnym takiej koordynacji brakuje. Niestety w naszym kraju cały czas mamy do czynienia z ryczałtowością i pewne zadania realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki. Każdy po kawałku, a właściwie należałoby mówić o bardzo ścisłym odseparowaniu dróg skargowych. I oczekiwanie środowiska jest takie, że rodzic, który ma dziecko niepełnosprawne, nawet jeśli jest dziecko dorosłe, nie będzie musiał sam rozpoznawać, gdzie udać się po jaki rodzaj wsparcia, tylko że ktoś to będzie koordynował. Takim przykładem, który dla mnie jest szczególnie sprawy, jest na przykład dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. To jest pieniądze kasowane z NFZ-u. To są te osłabione pieniądze majtki, na przykład dla osób, które są tam tak. I teraz rodzic, którego dziecko wymaga kompleksowania powyżej trzeciego roku życia, on oprócz tego, że może dostać refundację na pewne rzeczy, takie na przykład przedmioty właśnie pomocnicze, może dostać z NFZ-u, to jeszcze może się ubiegać o dodatkową, nieco wyższą jeszcze kwotę, ale to już idzie ze środków przekranych przez powiatowe centrum. Rodzice wiedzą o tym doskonale, samorządy też o tym wiedzą, samorządy się starają rzeczywiście traktować dyspozycję i przynajmniej zapewnić im składanie wniosków pod jednym dachem. Ale to pokazuje, jaki jest bałagan kompetencyjny. Należałoby tak skonstruować rozwiązania instytucjonalne, żeby na szczeblu rządu koordynowała to jedna jednostka. Taką jednostką mógłby być pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Różne są przytaczane powody. Kiedyś część osób myślała, że to dlatego, i nawet powstawały specjalne projekty ustaw, które niestety nie ujrzały nigdy świata dziennego, że to dlatego, że on jest umocowany pod premierem. Moim zdaniem, gdyby był pod premierem, to niewiele by to zmieniało i nie jest to konieczne, bo ważniejsza sprawą jest to, żeby ten urzędnik, który jest w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej, żeby jego kompetencje obejmowały możliwość wpływania na to, co się dzieje w innych resortach. Ale bo to na razie była to oba spolenia, tylko tak? Bo to tak, autonomia więc decyzyjna zwiększy nadzór nad tymi ustawami, które są ustawami w tej chwili bardzo ciekawymi, bo one idą międzyresortowo. To nie tylko kwestia międzyresortowych zespołów, ale też międzyresortowych rozwiązań. Powiem też, że na przykład był świetny program. W 2005 roku był taki program, który miał bardzo skomplikowaną nazwę i on funkcjonuje w świadomości społecznej pod nazwą WWKSP. To była wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością. I ten program zakładał finansowanie z trzech różnych skarbówek. I poszedł jako pilotaż i był nieprawdopodobnie skuteczny w rehabilitacji właśnie młodych dzieci. Że płoną polskie ambasady na całym świecie. Ale był tylko pilotażem i to jest naszą bolączką. My ciągle robimy pilotaże, piszemy rekomendacje. Bardzo wiele pilotaży było zrobionych w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Są znakomite rekomendacje w Ministerstwie Rozwoju, które się odginają pod raportami z ewaluacji. Zmienione tak naprawdę są i czekają. Wszystko na realizację. Jest mnóstwo prac naukowych. Jest mnóstwo oszacowań kosztów tego. Tych nieszczelności w systemie. To, skoro padło określenie koszta, to porozmawiajmy o pieniądzach. Tutaj kilka kwot padło, kilka różnych kwot. Ile mniej więcej, dosyć zabawne były, przekaz dnia, który usłyszałem w zeszłym tygodniu. Takie szacunki robiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w poprzedniej kadencji pod wpływem protestów sejmowych rodziców. Ale te koszty, które były wtedy wyliczone, obejmowały również takie formy niezwykle kosztowne, jak domy pomocy społecznej. Kilka to też forma pomocy. Ale niepotrzebnie. Tutaj zupełnie niepotrzebnie wydajemy na przykład 3 000, 3 500 na jedną osobę w domu pomocy społecznej, płacą to gminy. Niestety po 2004 roku płacą to gminy znacznej części, bo oczywiście najpierw ma zapłacić ta osoba, potem jej rodzina, której często nie ma, a potem gmina. I gminy się uchylają pod tym ciężarem w ciągu 3 czy 4 lat. I to się działo już potem, jak jest w tej chwili taka tendencja, i Unia Europejska nas z tego też trochę rozlicza, żeby iść w kierunku tak zwanej deinstytucjonalizacji, czyli zamiast tych środków całodobowych, takich przeopiekowanych o charakterze instytucji totalnej, żeby tworzyć małe formy mieszkaniowe. Ja bym też wolała mieszkać, gdybym nie domagała mieszkać zamiast 100-osobowym domu pomocy społecznej, nawet o bardzo wysokich standardach, wolałabym mieszkać w klasycznym osiedlu, w zwykłym mieszkaniu, gdzie miałabym wsparcie na przykład w prowadzeniu gospodarstwa domowego, tak? Część osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną nie może mieszkać sama, bo te instytucje też nie zapłacą rachunków i natychmiast wtedy wpadają w długi. Mam wrażenie, że dużo droższa forma pomocy. Nie sądzę, dlatego że ta osoba wtedy mieszka
troszkę w otwartym środowisku. Szacunki, które były prowadzone przez organizacje pozarządowe i również rekomendacje z projektów, które dotyczyły mieszkaństwa wspomaganego czy chronionego, one wskazują, że to są koszty niższe. Co prawda nie jest to wielokrotność tej kwoty, która idzie na domy pomocy społecznej, ale w przypadku niektórych niepełnosprawności może to być obniżone o połowę. Ale panie Szacunku, ulubione danie Francuzów, żaba w naszym polskim Bochenku. Już nie żurek, miałem fiorzyn i nie jedzę na widelce. Ale mnie w twojej wypowiedzi ucieszyło... Takie rozwiązania są w Polsce praktykowane w mniejszych miejscowościach. Natomiast moim zdaniem nie należałoby takiego getta tworzyć, bo osobne mieszkania, osobna forma mieszkania, takim infrastrukturalnym, jest potrzebna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną, z autyzmem, one nie potrzebują mieszkań bezkarnie. W tej chwili troszeczkę niejasne są przepisy co do tworzenia mieszkań chronionych, na przykład niepotrzebnie jest tak skomplikowane rozporządzenie, że część samorządów myśli, że właśnie muszą to być mieszkania bez barier. A tymczasem one nie muszą być bez barier. Można dla każdej kategorii osób wykorzystać zwykłe zasoby komunalne. To są czasem mieszkania do remontu, czasem w starym budownictwie, czasem o dużym metrażu, których miasta nie mają prawo. Że on tutaj wcale nie rozdołowny się ten polski rząd, wreszcie nasz narodowy, on rozgrywa cały świat, nie widzi się tego. Znaczy cały świat nie widzi tego, ale właśnie to znaczy, że tak dobrze rozgrywa. Być może, bo z tym Obamą też zrobili co chcieli, jak on tutaj był na tym szczycie NATO. Po prostu wyszło na nasze, czyli że w Polsce jest wielka demokracja, Jarosław Kaczyński tylko to wypowiedzi Obamy, jak pamiętamy, zapamiętał. Natomiast ja się boję o tą władzę, bo pojutrze może się okazać, że wyrośnie ale osoba na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, ona wypada już z tej kolekcji. Była taka historia w jednym z dzielnic Warszawy, że pan się spędzał na 40-letni, chciał się uniezależnić od mamy i dostać mieszkanie komunalne. I gdyby był zdrowym człowiekiem, ustawiłby się w kolejce mieszkaniowej i w końcu ta kolejka po 10-15 latach by do niego doszła. A tymczasem urzędnik już na etapie składania wniosku powiedział, ale jak pan będzie mieszkał? No i rzeczywiście ta osoba nawet w momencie, kiedy dostała klucze do mieszkania, nie poradzi sobie sama. Więc jest ten element racjonalności, ale jaka to jest dyskryminacja? Dlatego naszym zdaniem należałoby po pierwsze wprowadzać natychmiast decyzje opiekuńcze dla takich osób, czyli w pakiecie, przyznawać mieszkanie w pakiecie z opieką. Po drugie, lepsze jest mieszkanie grupowe, ponieważ te osoby często nie zakładają rodzin, a marzą o życiu w małej grupie. To są często takie przyjaźnie rodzinnicze jeszcze z czasów szkoły. Na przykład pięcioosobowa grupa osób, którzy są na tych lekką niepełnosprawnością intelektualną, czy autystów dobrze funkcjonujących. Ona mogłaby mieszkać w otwartym środowisku. Zdestabilizuje tą demokrację, jak nie człowiek, który został wybrany na prezydenta, ale nie został zaprzysiężony. Amerykanie będą nacy i bezbronni w takiej sytuacji. Na to pytanie nie zna odpowiedzi nikt i nawet ośmielę się przypuszczać, że rząd również nie zna odpowiedzi na to pytanie, ponieważ podstawową bolączką przy planowaniu jakiejkolwiek polityki publicznej wobec osób niepełnosprawnych w naszym kraju jest brak danych. Nikt w Polsce nie wie, ile jest osób niepełnosprawnością. Nikt nie dysponuje żadną bazą danych, żadnymi wiarygodnymi do posła Dajciąga Piotrowicza. Jednak ja tutaj za okiem upieram się, żeby tak właśnie go nazywać. Ciumek Dajciąga. Bo on sławił się tym, że bronił proboszcza Stylawy, który był oskarżony o molestowanie seksualne. On był wtedy prokuratorem niepełnosprawności. Na konferencji prasowej tłumaczył zachowania, ale lekceważące zachowania oskarżonego jeszcze i oskarżonego podejrzanego pozarentowych księdza. I ono określa też stopień niepełnosprawności, tam są kody jednostek chorobowych. A drugie orzeczenie jest wystawiane w zbiorowej orzeczeniu, jest wystawiane przez ZUS i inne instytucje ubezpieczeniowe i one dotyczą stwierdzenia niezdolności do pracy częściowej albo całkowitej. I dlatego przeczytam, że zapala się ksiądz do prząc moich żon, oazowy boj piszczy ojojoj. Gdzieś w jednym miejscu zebrać i po prostu policzyć. Sześć dokumentów jest więcej, bo ZUS jest jedną z takich instytucji największą. Oprócz tego mamy KRUS i oprócz tego mamy jeszcze systemy branżowe. Natomiast problem polega na tym, że w przypadku powiatowych orzeczeń nie ma jednej bazy, gdzie one wszystkie byłyby zewidencjonowane. Jest bardzo archaiczny, elektroniczny system krajowy,
który takie dane wpisuje na bieżąco w stosunku do tych osób, które są na bieżąco orzekane, natomiast to jest gromadzone od kilku lat. Natomiast nie ma możliwości stwierdzenia, ile osób legitymuje się aktualnie. Jest pana nienawiści, hejtu. A gdyby po prostu dał się wybrać, upokorzył tego Komorowskiego nieszczęsnego, ale się nie zaprzysiął, to mielibyśmy samo dobro, moglibyśmy o nim mówić po prostu. Powiem tak, żeby zracjonalizować politykę, być może nie musiałby nic zapytać. Odpowiednie dokalibrowanie tego wsparcia to jest. Ale dwa lata temu przygotowałam taką analizę, obliczyłam tylko, ile środków brakuje w regionie na rehabilitację społeczną i zawodową i to jest okrągły miliard złotych. I to jest dodatkowe 20% do budżetu Kosowa. Ale to nie jest gigantyczna kwota. Święto Niepodległości. Patrząc na budżet państwa. Nie jest gigantyczna, ale to jest przy tych wydatkach budżetowych, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, z tych różnych programów rodzinnych. Na program ten, który przetrwał ustawą za życiem, tą pierwszą ustawą, bo oczekujemy jeszcze następnego końca roku, na tyle program zgodnie się z zamówieniem minister Niepodległości, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, alokacja wynosi 150 milionów złotych, 180 bodajże. Z tego część jest oczywiście na ten program 4000, a część jest na asystentów. Więc te pieniądze się znalazły w tej chwili bardzo szybko, w ciągu 3-4 tygodni i one są wpisane już do przyszłego. Natomiast na bardziej rozbudowany program nie wiemy, jakie środki są potrzebne. Nie wiemy. No to w takim razie muszę pani jeszcze nie są takie duże, ale nie widzisz ambasadę potrafili podpalić, ale ja podpalić to. No może bo ja tak bagatelizuję, ale aż tak daleko nie pozornie się. Na pewno pochód tych tam narodowców i na ziołki będzie wielkim sukcesem, bo nie wiem, czy widzieliście publikacje w prasie mówiące o tym, że to PiS im na różne sposoby, czy też pisowscy posłowie i działacze finansują im włącznie z dowózką ten marsz. Ale skoro studenci mają zniżki na kolej, to dlaczego narodowcy nie mają mieć zniżek na Marsz Niepodległości? To znaczy, może są prywatne inicjatywy, czy to znaczy tak partyjni posłowie tłumaczą, że nie, że to są ich prywatne inicjatywy, że oni im udostępniają biuro poselskie tak z dobrego serca, że im dają pieniądze na własne, prywatne pieniądze. Tak, ale radzę kupują sobie sami, no, tak. Czyli to jest podstawowa broń, bo można zarzucić pieniądze, ale sami. Tak, transparenty też sami malują, to widać. W Eurobanku doskonale to rozumiemy. Dlatego przenieś do nas swoje kredyty i zapytaj, ile dodatkowej gotówki możesz dostać, bez zwiększania swoich rat. Budowanie udzielenie tego marszu i jego frekwencyjnego ewentualnie, czy wspomaganie finansowe należy w ogóle po... Do 108 rat, w tym możliwość otrzymania dodatkowej jest w interesie zdolności kredytowej PiSu, no. Znaczy jest tam na pewno taka frakcja związana z moim ulubionym ministrem prawdopodobnie, która chce się bardzo mocno z tą młodzieżą zbliżać. I zdaje się, że spoiwem ideologicznym tutaj jest lefebryzm, ponieważ okazuje się, że nie rozpoczynajmy tego wątku, teraz informacja, bo nie wracamy. MediaMarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz w MediaMarkt dwa komputery w cenie jednego. Kupując laptop lub komputer z procesorem Intel Core i5 lub i7. Komputer Kiano Slim Stick otrzymasz w zestawie. MediaMarkt.pl. Nie czekaj. Zamów taksówkę przez aplikację MyTaxi. Zainstaluj ją na swoim smartfonie. Dodaj kartę płatniczą. A do końca listopada za każdy kurs w Warszawie, Krakowie i Trójmieście zapłacisz 50% ceny. Już teraz przesiądź się na MyTaxi i płać połowę. Szczegóły MyTaxi.com. Zasady dołaniania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z konstytucją. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy
i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Prestonum jak wielu Polaków. To dziwne mrożenie w nogach. Ustało. Prestonum przestałam przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Prestonum. Preston to postępowanie dietetycznego o zespolenie spokojnych nóg. Prestonum. Już w terenie ostatnia prosta wyścigu, który obserwuje cały świat. Kto wygra wybory prezydenckie w USA? Donald Trump. Donald Trump. Ameryka wybiera. Onet komentuje. Już 9 listopada rano w Onet. Jarosław Kuźniar i jego goście. Najnowsze wyniki, komentarze i relacje specjalnych wysłanek Onet z USA. Poranek wyborczy w najbliższą środę od 6 rano. Oglądaj tylko w Onet. Składzie, jak planowało rano, a w składzie 5-osobowym. To efekt protestu trzech sędziów, którzy nie wyszli na salę rozpraw, wejście solidarności z sędziami niedopuszczonymi do orzekania przez prezesa Trybunału Andrzeja Wyszyńskiego. Prezes Zepiński ocenił, że sędziowie, którzy odmówili udziału w dzisiejszym posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego, znamy bajkę o niemieckiej emeryce. Zepiński był pytany przez dziennikarzy o ewentualne konsekwencje wobec sędziów. Nie wyjaśnił, czy zamierza je wyciągnąć. Samochody używane jako Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 9 listopada, 16:00. Prawnicy mają jednak poważne wątpliwości, czy prezes mógł w tej sprawie zmienić skład sędziowski. W sensie, że prawnicy uważają, iż decyzja profesora Andrzeja Rzepińskiego jest co najmniej pochopna. Jak tłumaczy konstytucjonalista dr Mariusz Wiciński, na mocy wyroku z marca kwoty minimalne do orzekania w sprawie Trybunału to 11 sędziów. Dlatego tej konkretnej sytuacji krytykuje to, że Polska zniosła obowiązek szkolny dla 6-latków. W mojej ocenie postępowanie dyscyplinarne. Sędziowie, którzy dziś odmówili wyjścia na salę rozpraw, wcale nie mają nic do zaufania, jak na przykład komunikacji z zachowaniem nie jest bojkotem, lecz niezgodą na łamanie prawa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent miasta odpowiada, że został powołany na wniosek ministra skarbu i wszystko wykazywał w swoich oświadczeniach majątkowych. Obchodzona będzie 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jego organizatorzy, czyli muzeum, żołnierze wykleni i jeszcze raz podkreślam, duchowałem najwyższej staranności Krzysztof Żuk przed lat i wiceminister skarbu jest pewien, że zasiadając w Radzie Nadzorczej nie łamał prawa, powołuje się na opinię prawników, nie pokazuje ich jednak, bo jak usłyszała nasza reporterka, materiały mogą posłużyć w ewentualnych dalszych postępowaniach. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwestionowane przez opozycję zapisy o wyborze prezesa Trybunału są zgodne z Konstytucją. Sędziowie zastrzegli jednocześnie, że chodzi wyłącznie o pierwszy etap wyłaniania kandydatów. Opozycja i Trybunał wyjaśniają, że chodzi wyłącznie o wyłanianie kandydatów na kandydatów, a nie sędziów, którzy zostaną przedstawieni prezydentowi. Ostatecznie sędzia, który będzie oficjalnym nominatem na prezesa, i tak będzie musiał się cieszyć poparciem większości składu. W swoim wniosku posłowie Platformy Nowoczesnej wskazywali właśnie, że brak doprecyzowania powoduje, że prezesem DK mógłby zostać sędzia, który w głosowaniu otrzymałby zaledwie jeden głos poparcia. Borys Budka wyjaśnia, że od roku będzie to niemożliwe. Konstytucja Rzeczpospolitej wymaga uchwały zgromadzenia ogólnego, to wymagana jest tutaj przyszłość głosu. Na jutro prezes Rzepiński zwołał posiedzenie zgromadzenia ogólnego Trybunału, które ma przyjąć regulamin, w tym przepisy o wyborze kandydatów. Nie wiadomo jednak, czy do spotkania w ogóle dojdzie. Trzech sędziów wybranych w tej kadencji najprawdopodobniej zbojkotuje obradę. Ruch Kowalski, to nie będzie drugiego pogrzebu pary prezydenckiej. Władze kościelne poinformowały, że ponowny pochówek na Wawelu ma być skromny. Ekshumacja ma rozpocząć się za tydzień w nocy z poniedziałku na wtorek. Paulina Nawrocka. Proces ekshumacji rozpocznie się po zamknięciu wzgórza wawelskiego, mówi proboszcz katedry na Wawelu ksiądz Zdzisław Sochacki. W tym szczególnym akcentem obchodów będzie akcja Zakon Światu Wolności, która odbędzie się 13 grudnia o godzinie 19:30 i do której zaprasza jeszcze na skowronek z Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej. Chcemy przypomnieć wyjątkowy i zupełnie, no taki spektakularny, ale po prostu na arenie międzynarodowej. Szczątki zostaną przewiezione do Krakowskiego Instytutu
Zarówno ekspertyz sądowych, jeśli wszystkie wymagane badania zostaną przeprowadzone zgodnie z planem, ponowny pochówek odbędzie się po 4 dniach. Zgodnie z życzeniem rodziny, uroczystość będzie miała prywatny charakter. Na znak, że Solidarność nie została rozbita przez własny rząd, Wojciecha Jaruzelskiego, że cały świat pamięta. Nie wiadomo jeszcze, czy w uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda z Krakowa, Bogdana Wrocka, to Kata. Organizacje pracodawców protestują w sprawie rządowego programu Za życiem. Pracodawcy piszą do szefowej Rady Dialogu Społecznego Henryki Bochniarza, ta z kolei wysyła pismo do premier Beaty Szydło. A wśród zarzutów to, że rząd całkowicie pominął etap konsultacji społecznych podczas tworzenia uchwalonego już przez Sejm programu. Agnieszka Rogal. Szefowa Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz w swoim piśmie do premier Beaty Szydło pisze wprost, że brak konsultacji społecznych w sprawie programu Za życiem to kolejny sygnał naruszania zasad prowadzenia dialogu społecznego przez rząd. Organizacje pracodawców protestują z kolei przeciwko wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Pracy na wypłaty dla asystentów rodziny. W to sposób na szukanie pieniędzy, których nie ma, komentuje Janusz Jankowiak z Polskiej Rady Biznesu. No właśnie tak zawsze jest, jak się wprowadza takie rozwiązanie. Później w drugim kroku się tych pieniędzy szuka, prawda? I szuka się je dokładnie właśnie w ten sposób. Ale zdaniem wicepremiera Mateusza Morawieckiego Fundusz Pracy może zasilić finansowo program Za życiem z uwagi na niskie bezrobocie w Polsce. A więc w Funduszu Pracy na pewno mniej środków będzie potrzebne na tradycyjne formy zmniejszania, zapobiegania bezrobocia. Według wstępnych szacunków kompleksowy program wsparcia kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, który ma być uchwalony do końca grudnia, ma kosztować około 400 milionów złotych. Agnieszka Rogal, to Kata. Komisja Europejska skrytykowała decyzję polskich władz o podniesieniu z 6 do 7 lat wieku rozpoczynania obowiązkowej nauki w szkole. W swoim najnowszym raporcie o systemach edukacji w Unii komisja podkreśla, że decyzja władz w Warszawie nie jest zgodna z wynikami międzynarodowych badań. Obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków został zniesiony w grudniu ubiegłego roku. Słuchasz informacji TOK FM. W nich jeszcze apel władz Katowic do mieszkańców, by reagowali na potrzeby bezdomnych. Maciej Stachula z Katowickiego Urzędu Miasta przypomina, że noce są coraz chłodniejsze. Telefon Straży Miejskiej czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może uratować komuś życie. Przejść bezdomny z domu odczuwa utratę poczucia godności. Wstydzą się prosić o pomoc, więc apelujemy do wszystkich mieszkańców Katowic, jeśli zauważą takie sytuacje, żeby jak najszybciej dzwonili. Pracownicy OSU i Straży Miejskiej przed zimą sprawdzają miejsca, w których są bezdomni i namawiają ich na korzystanie z noclegowni. Najbliższa noc będzie już mroźna. Szczegóły za chwilę. Kolejne informacje w TOK FM o 16:20. Wykorzystywane przez te grupy przestępcze. Pogoda. Na północy, wschodzie, w centrum i na Dolnym Śląsku. Wieczorem i w nocy synoptycy zapowiadają deszcze ze śniegiem, a nawet śnieg na zachodzie i Podkarpaciu następuje. Wyjątkowo śliskie mogą być drogi Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Podlasia, gdzie możliwe jest jedno dwustopniowy mróz. Na wybrzeżu nocą 0, a na Dolnym Śląsku do plus 2 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pochodzenia komercyjnego. Według prokuratury to on stał za zorganizowaniem werbowania do pracy w agencji nie tylko Polek, a także kobiety z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Włoch. Wróciliśmy w tym samym składzie Sławomir Prezydent Andrzej Duda deklaruje, że Polsce zależy na wspieraniu osób przebywających na Bliskim Wschodzie. A propos maszenia podległości, chcę was zapytać, czy obserwujecie podobnie jak ja, że chyba nam się prezydent obudził w ostatnich 10 dniach, jest tam się to Jordania, to ustawa emerytalna. Po prostu wszędzie go pełno. Co się stało? I dlatego Polska angażuje się w pomoc dla uchodźców bezpośrednio na Bliskim Wschodzie. Działamy zarówno poprzez Polską Placówkę. Może się tak organizacji pozarządowych, to przede wszystkim Caritas Polska, to także Fundacja Wolna Syria. No zachęta jest, że nie mówił o darach, jakie para prezydencka przekazała około 800 Prezydent do Jordanii. Moskwa oskarża NATO o agresję.
za chwilę już taki mamy sygnały z pasu, że Jordania będzie wielkim przyjacielem Polski. No to na razie, no bo chciałam się spytać, czy może Polski od morza do morza bardzo podoba tą jest tam na tej Wilczej 60. Tam jest taka galeria, a jakaś statka idzie. Od Białoruś nie ma dostępu do morza, Jordania to zresztą też nie. No ale to są rzeczy. Stamtąd pójdziemy dalej. Na morze, na zachodu z dalszy przód. Że nie jest na tej Wilczej 60. Mam, rozumiem. On teraz tu idzie spać, bo jak chce, że mam a on już chce spać, to nic nie będzie chcieli, bo to niepewne jest, to jest zapytanie, co tutaj zapytanie. Ale jak się z ostatnimi razem zagranicie, to jak było? Chociaż niedaleko stąd. Słuchaj, ja ci coś powiem, to już teraz ona nie robi na te karteczki, ona się boli, bo teraz już wiesz, że swoje mieszkania rozdawali, już ta Gronkiewicz podpadła, nakryli złodziei i tak samo z tymi bankietami na karteczki swoim koleżankom, znajomym i one teraz się już boją te Żydówki. Jest ta wróbeczka i Paweł Czymczyk podkreśla jednak, że głosowanie za oceanem nie spędza nikomu z a ty byłeś? To moim zdaniem pójdzie dalej. Bezpiecznych aktywów. Ciebie satysfakcjonuje polska polityka zagraniczna? Ani jedno, ani drugie aktywo nie drużej. Polska polityka zagraniczna. Ona jest taką rzeźbiarza, bo to ona ma nazwisko. Obserwujemy nieco większą nerwowość. Natomiast po wynikach... No to wiesz, to jeszcze tam do tej kronikarni to zagraniczko się kręci. Zobacz, ja wiem, która. Jest jakaś Dunikowska, czy jak ona się ma na nas? Jestem bardzo zły. Ja wiem tego dobrego, ja wiem. Ona już któryś raz tam te karteczki rozdaje, dlatego też ludzie mądrzy to tam nawet nie... Paweł jest rzeczywiście, Tomek słusznie zwrócił uwagę, że albo Polska, albo zagraniczna, a on jest ministerstwa zagranicznych, czy nie Polski. Tak, to by znaczyło, że jednak nie jest taki tego cena. No czyli co, to na razie. Zeszły rok był najgorętszy w nowym ale za 10 lat temperatury z roku 2015 prawdopodobnie nie będą uchodziły za wyjątkowo. No teraz, to nie ale jeszcze świat nie ograniczy drastycznie emisji dwutlenku węgla. Operatorzy Australijskiego Uniwersytetu Narodowego jako przykład naukowcy podają tak zwane ciepłe lasy. Okres rekordowo gorący lekki 1000 lat temu, kiedy to podczas niemal 50-stopniowych upałów ucierpieli mieszkańcy Australii. Polskę zagrad. W przyszłych wykazach takie fale gorące mogą być na porządku dziennym, ostrzegają autorzy analizy Rafał Motwiuk. Polskie radio. Amerykę na płótnach Boba Dylana można oglądać w Uniwersytecie Berlin. Wojtek też, że w szkarni był wernisarz. Ucieczka od kradzieży. Tam jest tam takie te wernisarze, są byle jakie, bo tam może być jedna rzeźba. Ale wiesz, że Lubecka, ona jest w Uniwersytecie Berlin. Córką jakiegoś zwiadza. Jak ona się tam nazywa? I ona miała... Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Kiedyś mi Marek Sierocki powiedział, żebym się przestał wkładać polityczne potence, tak? Nie możesz pójść tutaj? Pomyślałem, no wiesz, jak to zrobić, żeby się czuć, żeby po prostu jednak jakoś być, wejść w skłem i wybrać drogę, być i tu. Nie, po prostu, wiesz, jak to jest, muza nie wybiera. W pewnym momencie po prostu poczułem, że muszę napisać PiSu. I napisałem go, mało znała piosenkę. Po prostu jeszcze nie puszczali, dlatego prawie aż ją przeczytam. Tu ci dam, tak się, że się mam z tyłu bardzo dużo fajnego ale nie wyjdzie w górach śnieg. Ale przecież, podobnie chyba, że chcielibyście coś zapytać. Nie, mam tylko taką uwagę, że właśnie ten nastrój niezadowolenia, to jest właściwie coś pożądanego dla ludzi. Taka frustracja, to jeżeli tak to faktycznie z Koskimi i innymi. Wiesz, że wasze Koski jeszcze mówię, moim typem na tobie jest Macierewicz i Patryk Jaki. Jak widzę tych dwóch ludzi, to... Nie
nie, no tam zachęcie no, będzie, ale to będzie tak samo jak tej korytarzy. Nie czekaj, to jest zachęcie, będzie tej korytarzy. To piękne, że polscy politycy są natchnieniem dla polskich artystów, dla polskich poetów. Polscy politycy są natchnieniem dla polskich artystów, powstaje tego polska poezja. No, dzisiaj cały raczej odpadł. Za te mieszkania, za ludzi, wyrzucać na ulicę, że te mieszkania sprzedawali. I to wszystko dzisiaj mówimy, że aktualnością winę. Nie bawi mi się różnica, może pójdziemy. Jak wszyscy tu się dziwią, mam nadzieję, że będę przynajmniej godzinę. Nie, ale zrobiłbyś super rzecz, gdybyś się tak spektakularnie nawrócił na pół roku, ale tak mocno, żeby oni też uwierzyli. Tak będziemy o tym gadać, to niestety nic z tego nie wiem. Nie wiem, nie sądzę, żeby mi uwierzył. Chociaż ja oczywiście z lewej strony jestem lewakiem, ale z prawej jestem prawakiem. A serce po lewej, serce po lewej, krew czerwona. No tak. Ze bójki tej krwi w żaden sposób się doszukać nie mogłem. Ej, słuchajcie, wiecie, kto siedzi na samej górze drzewaka na ulicznego wersji? Małpa, pieprza palany, a czerwony tak zwany. Mam wrażenie, że na samej górze drzewaka na ulicznego siedzi małpa i pieprza palany. A to na każdego drzewa w tym strachu. Tak, bo to jak mówię, że w Polsce jest mania poszukiwania drzewa. No, znaczy tak, tak, w ogóle szukania w sobie jest taki wyższy podołka Michelin. A ziemia to się sama orała. Tak, szlachta nie pracuje i tak dalej. Jak to bardzo dużo ludzi, zwłaszcza z tych niższych teoretycznie sfer, chciałoby bardzo być w arystokracji. Ja nie chciałem, ja też nie chciałem, ale to... Chociaż jak chodzi, nie wiem, chłopak z przedmieści, z plepsu, jak ktoś się do mnie zwracał, pan, to ja prosiłem, żeby jednak pani bliżej zwracać. Mam właśnie książę, przejdźmy. Panie, panie mi się zawsze bardzo podobało, to było tak ciężko. Kochanie, przygotowałam ci piękną porcję witaminy. Panie, też taki niosło w sobie ładne, erotyczne. To dzienna dawka witaminy E. Zobaczmy, gramy tak mówiło u mnie na mieście. Jesień dla ustalenia odporności, potrzebujesz jej więcej. O, bo ty jesteś nieuleczalnym hetero, więc... No tak. Chociaż raz próbowałem się wleczyć, ale nic z tego nie przychodziłem tak spróbować. Ale ja też miałem takie doświadczenie. Nie udało. A to nie mówię, ale bo przecież gdyby to miało być wspólne, to ta wspólnota dusz między nami tu pomogłaby. Czy czujesz się antyrządowym artystą? Tak, w ogóle wydaje mi się, w ogóle bardzo mnie dziwi, że całe mnóstwo lorów w tej chwili, na przykład huliganów różnego rodzaju jest prorządowych. To się wydaje, że za jakiś raz jeszcze w takich spotkaniach w ogóle w kraju, że huligaństwo jest prorządowe. Ponieważ to zawsze było anty, ja zawsze byłem też huliganem i byłem też kibicem Krakowi, był wypacza Krakowia nigdy. Różne takie, to mi się podobało, bo zawsze uważałem, że bezsensowna całkowicie pozbawa z jakiejkolwiek ideologii przemoc bez to. Czysta, zanim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, bez powodu, jak nie? Po prostu bijemy ludzi, dręczymy ludzi, bo nam to sprawia przyjemność, a nie dlatego, że jesteśmy patriotami. No po prostu lejemy ludzi, bo to lubimy. Tak, i teraz huliganom podełożą właśnie odebrano zęby. No tak, odebrano tą taką właśnie czystą, krystaliczną bezsensowność tej przemocy, która była najfajniejsza. No i potem samo to orzeczenie. No nie, się pewnie chci nie, bo przemoc powinna, przemoc nie powinna nieść ze sobą ideologii. Przemoc powinna być czysta sama sobie. Wtedy ma sens. Strona rządowa, której do tej pory nie zależało na tym, żeby publikować wyroki, które decydowały o tym, żeby tych wyroków nie publikować. Prawda nas zaboli. Tego, co dzisiaj orzeł Trybunał, mogłaby zmienić zdanie. Z kolei wnioskodawcy nie mogą być zadowoleni z tego, jak ten wyrok tutaj Trybunał dzisiejszy wygląda. Znaczy, ja nie mam żadnej wątpliwości, że po stronie PiS-u nie ma żadnej innej woli niż kolejne atakowanie Trybunału Konstytucyjnego. Bo to się że wyroki Trybunału albo w ogóle nie zapadały, albo były pisane na nowo wrotki. No, przykładem, panie redaktor, tego może być to, że ten dzisiejszego orzeczenia w odniesieniu do procedury wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba wskazać jednoznacznie, że w Sejmie mamy kolejną uchwałę, która reguluje dokładnie tę samą kwestię. Więc jeżeli tutaj ja nie widzę żadnej możliwości ze strony PiS-u wykazania dobrej woli i zaprzeczania tych ataków na Trybunał Konstytucyjny, wręcz odwrotnie, myślę, że konflikt skraca w taką decydującą fazę i widać to było po bezprecedensowym ustawieniu traktowaniu jak sędzi Trybunału Konstytucyjnego, który odmówił wykonania swoich konstytucji.
Śląskiego. To mi tylko, że prawdziwy mężczyzna nie ma problemu, więc kiedy chce poradzić sobie z najbardziej wstrzemięźliwych, wybiera numer zawarty w prawie aniżeństwa i pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. A suplement diety prawera to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Zaufał uprawie milion mężczyzn. Prawera jako jedyna zawiera taką dawkę substancji i korzystnie wpływają na sprawność seksualną. Prezydenta daje na wysokości zadania. I myślę, że wiele polityków myślało, że możliwe, że to będzie taki prezydent z integracyjnym zarządzaniem. Tymczasem mamy osobę, która jest prezydentem prezydentem. Potrzebujemy terenu do spędzania czasu na świeżym powietrzu. No i ma być blisko Warszawy. No nie wiem, czy takie miejsce w ogóle istnieje. Panie prezesie, hotel Wilson wiąże nad Zalewem Zegrzyńskim tylko 35 metrów od Warszawy. Imprezy integracyjne na świeżym powietrzu. Hotel Wilson wiąże nad Zalewem Zegrzyńskim. Zaprasza. Wielu konstytucjonalistów twierdzi, że Przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Reklama. To właśnie to, która mówi, że trybunały, że sędziowie trybunały są związani konstytucją i w takich wyjątkowych sytuacjach. Sama pani redaktor przyzna, że jest taka wyjątkowa sytuacja z tym zawiadem, że wykonywanie swojego podstawowego obowiązku, jakim jest orzekanie, właśnie mogą skorzystać z tego i w ten sposób wykonać swoje konstytucyjne uprawnienie. 16.22 Wojciech Kowalik. Nie zabraknie pieniędzy na wypłatę świadczenia 500+. Zapewnia Ministerstwo Pracy. Resort uwzględniał, że pieniędzy może być mniej niż wcześniej szacowano, ale skala podobno jest niewielka, więc prosi już ministra finansów o uruchomienie dodatkowych środków. Wirus wywołujący ptasią grypę wychytał 5 ptaków, które znaleziono martwe na jeziorze Dąbie w okolicach Szczecina, informuje zachodniopomorski lekarz weterynarii. Służby weterynaryjne uspokajają, że ten szczep wirusa nie jest groźny dla ludzi. Jeden z polityków niemieckiej neonazistowskiej NPD, który wytatuował sobie na plecach konturę obozu koncentracyjnego, trafi na 8 miesięcy do więzienia. Sąd krajowy w Brandenburgii zmienił wyrok sądu niższej instancji, który orzekł karę zawieszenia. Zmarł wybitny muzyk jazzowy Jakub Stefański, należał do europejskiej czołówki perkusistów jazzowych. Jego kariera trwała ponad 50 lat. Janusz Stefański miał 70 lat, zmarł we Frankfurcie nad Menem. Pogrzeb odbędzie się w Krakowie. Patrycja Wanat, zapraszam. Zaczynam od kadrów, gdzie trwa 18. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej i Interpretacji. Dziś wieczorem w programie Punkt Zero łaskawy Teatru Prowizorium z Lublina w reżyserii Janusza Oplińskiego, a jutro prosto z Teatru Muzycznego w Gdyni Humer mówi o tym, jak świętej panience Broda rosła w reżyserii Agaty Dudy Gracz. Nowością w tym roku są młode interpretacje, mówi Łukasz Kołębasiak z Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Po raz pierwszy właśnie w tej edycji młodzi reżyserzy będą startować we własnym osobnym konkursie i tam wiele bardzo ciekawych spektakli młodych ludzi, chociażby autorki z Górnego Śląska, Aliny
Kerger. Spektakl Krzewicka Krew, a Tymosie Kerger już jutro w Pałacu Młodzieży. Fotograf Ryszarda Chorowica we Wrocławiu. Wystawę znajdziemy w Hydropolis, czyli Wrocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej. To 17 zdjęć, na których artysta przedstawia zabytkowe budowle MWiK. Fotografię obejrzał Przemysław Pozowski. Prace eksponowane w zabytkowym budynku MWiK, w którym mieści się dzisiaj Hydropolis, wykonano dwa lata temu m.in. w wieży ciśnień, przepompowni Świątniki czy przepompowni Stary Port. Bohaterami zdjęć oprócz wnętrz wodociągów są też zwierzęta, mówi artysta. Chodzi o kontrast pomiędzy maszyną, pomiędzy wnętrzami przemysłowymi, że zrobią giętką organiczną. Wystawa potrwa do końca stycznia. Z Wrocławia Przemysław Pozowski, TOK FM. Pisarka Katarzyna Bonda i reżyser Maciej Pieprzyca będą gościć spotkania z cyklu Viva l'Arte. Będą rozmawiać o kryminale jako o dziele literackim i filmowym. Na czym polega fenomen jego popularności? Spotkanie jutro o 19:00 w Teatrze Kolegium Medium w Warszawie. Wstęp wolny. Kolejne informacje na antenie Radio TOK FM o 16:40. Zapraszam. Pogoda. Wieczorem i w nocy będzie spadał lokalnie, zwłaszcza na północy, wschodzie, w centrum kraju i na Dolnym Śląsku. Opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Na zachodzie i Podkarpaciu możliwe mgły. Jedno-dwustopniowy mróz na Podlasiu, Kujawach, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Mazowszu. Zero na Wybrzeżu. Plus jeden na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku. Do plus dwóch na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Oznaczałoby tak naprawdę, mogłoby oznaczać paraliżowanie działań Trybunału Konstytucyjnego, wcale nie dwa lub jedno, sugeruje pani redaktor, tylko na nieograniczony okres czasu. Więc tu Trybunał broni swoją podstawową obowiązek, jakimś zadaniem zgodności ustaw Konstytucji, stanę na wysokości rzad zadania, odwołać bezpośrednio do zakresu konstytucji, które dają możliwość orzeczenia bezpośrednio na podstawie zapisów. I dokładnie tutaj zapisu artykułu 158 który mówi, że Trybunał bada. Ukazał się wywiad ze Eustachem Rylskim. Przyznawali, że ta decyzja prezesa Rzeczyńskiego to jest kolejna dla osób, które podważają wyroki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które wrócę do tego do swojego pytania, które zgadzają się z premier Beatą Szydło czy z zachowaniem kancelarii Beatą Szydło, że decyzja wyroku w tej sytuacji Trybunału Konstytucyjnego nie należy publikować, a przecież publikacje wzięciu kobiet, tutaj nie bez nałogu, które odpowiadają, umijający życie, dające żyć innym, ale ze stalową stroną w środku, niezawodnym instynktem moralnym, gość biorący sprawę lekko, ale w zasadniczych, dramatycznych, a jak trzeba, patetyczne, bez koncesji na rzecz. I kiedy przeczytałem ten wywiad, a szczególnie ten fragment, pomyślałem sobie, to Maciej Maleńczuk, tutaj mam być antykaszyńskim, ale na mojej fejsie też się pojawiają takie: Maćku, czekamy na wodza, ja mam przywódcę, no, ale zobaczcie i tak dalej. Masz wzięcie u kobiet luzak, nie bez nałogów. Żyjesz, umiesz żyć, dasz żyć innym, ale ze stanową stroną w środku, niezawodnym instynktem moralnym, gość biorący sprawę lekko, ale w zasadniczych, dramatycznych, a jak trzeba, patetycznych. Nawet wiesz, to jest, że pierwsza pierwsza, to jest droga do tego, żeby mnie ktoś zastrzelił. To byłoby chyba najlepiej. Zastrzelono by mnie, ja już nic nie mówię, ale byłoby na tych sztandarach. No, a gdyby nie, przytrafiłeś na szczęście, to szczęście by się nie zginął, nie mogłeś się znowu. Może to jest werola. Słuchaj, ile jeszcze coverów możesz jeszcze, czy własne śpiewać, no? Wiesz co, zastanawiam się, ale ja bym po prostu chyba nie szedł do tego samego basenu, wiesz, mi się wydaje, mi się, że ta stołówka i w ogóle, jak patrzę na Pawła, że jestem, że właśnie nie chcę do tego kupisa dojeżdżać. Nie chodzi o to, żebyś szedł do Sejmu, tylko żebyś stanął na czele jakiegoś ruchu, który wepchnie tych posłów jakichś innych do tego Sejmu na nową większość rządzącą. Ty nie musisz z tego Sejmu wchodzić, bo właśnie przypadek Pawła Kukiza pokazuje, że lepiej nie wchodzić, bo wtedy sprawy wychodzą na jaw. Ale moim zdaniem tutaj realizujesz te założenia. Realizuję po prostu na swój sam. Moje koncerty są w tym momencie. Są tam umowy polityczne różne i tak dalej. Ja prowadzę swoją politykę. To jest tak jak z Dylanem. Nie chcę porównywać oczywiście, ale czasem mi się wydaje, że więcej Dylan zrobił dla zachodu.
zakończenia wojny w Wietnamie niż w Nixon. Przeczytam, że Johnson to w ogóle niewiele zrobił. No, przeczytam Johnson. Ale ta nowa ustawa ma jeszcze dwie rzeczy, które więcej zabija tysi, dlatego żeby Ameryka się zmieniła, niż przewodniczącym zgromadzenia, no więc może czas na coś takiego w Polsce. Właśnie tych kandydatów przedstawianych prezydentowi. Ja byłem młodym, miałem 20 lat, miałem długie włosy. Byłem internacjonał, Sędzia zastępujący prezydenta podczas wakatu, to jest osoba, która chodzi w planach, hajluje się tylko może. Ja nie wiem, to chyba moda jest. Mam nadzieję, że to jest moda. Moda na szczęście przemijają. Tylko zastanawiam się, wiesz, w 90 latach powstał skinhead w Polsce. I wtedy ci ludzie nie mówili już o tym, kto to odnosi się bezpośrednio do Hitlera i w ogóle do obozów koncentracyjnych i tak dalej. Później minęło, nie wiem, z 10 lat, może z 15, nie wiem, to są ci sami, którzy mieli. No to ty nie wiedziałeś. Jeżeli ona tak mówi, to nie będziemy rozmawiać i odkrywać przed słuchaczami polskich wystąpień otaczających nas. Nowa zgody nie będzie. Nowa zgody polskiego radia w Ameryka nie bierze szczyta w Polsce. Niech do Pana Boga. Zapraszam. Ola Boga. Do Pana Boga. Tak zwanej młodzieży patriotycznej, którą mówi o tym mit żołnierzy wyklętych. Żołnierze wyklętych to nawet nie ma co gadać, bo ja jestem z Podkarpacia i na wschód często jeździłem tam do tych wiosek i wspomnienia starych ludzi na ten temat są po prostu wstrząsające. Dokładnie, dość znam historię Żubryna, to był świeżaczy typ, umówmy się. I tak dalej, no ja tam nie wiem, więc może ty mógłbyś tych młodych ludzi wyciągnąć. No sam nie jestem młody, że nie jesteś, mi się za staruszkę już uważa. Ale widzę, że doskonale farbujesz włosy, więc wyglądasz dobrze, niech ci będzie tak radny. Trzeba użyć takiej farby, żeby wyglądał naturalnie. Generalnie tak, dobrze się ubierasz, no może być po prostu powieść wśród na barykady. A podejrzewam, że sobie będzie, mam nadzieję, że barykady nie będą potrzebne. Mam nadzieję, że to się uda wszystko rozegra w demokratyczny sposób. Jedno, co mi się kojarzy, oglądając telewizję, to cały czas ta piosenka mój na sobie, co by to jeszcze spieprzyć panu, więc co by to jeszcze. Teraz gorący czas, bo jutro w Ameryce wyborów. To jest tak, wykopia językowa pozwala przyjąć i zgromadzenie ogólne sędziów EK powinno przedstawić więcej niż jednego kandydata na każdy ze stanowisk. Prezydent zaś może powołać wyłącznie osoby wskazaną w akcie zgromadzenia ogólnego. Że ci młodzi ludzie, którzy mnie hejtują i tak dalej, nie chcą być w ogóle w Europie. Trzeciego zaskarżonego zapisu, że sędzia może zgłosić jako kandydata w siebie, albo innego sędziego. To się na antenie nie nada, bardzo prymitywnie. Rozumiem, że po tej ostatniej piosence, po piosence i taki zrobiłem też wpis na fejsie o narodowcach, żeby sobie zrobili test DNA, czy nie są Żydami. Tak, bo w Polsce prawie każdy jest Żydem, tam w jednej szóstej podobno, nie? Czy nie są Żydami, czy czasem nie są Ukraińcami, czy nie są czasem Litwinami i tak dalej. Mi się wydaje, że jedyne są uratować te kraje z Europy Wschodniej, to Unia Słowiana, ale to jest taka mrzonka moja. To jest taka tam się pojawia za jakiś czas, ale to jednak pod wodzą Słowian rosyjskich i to nie byłoby właśnie z Rosją, byłoby tutaj trudno, bo ta Rosja to tak trochę Słowianie, a trochę już nie Słowianie, no nie, to chyba należałoby ich wykluczyć z tego, ale co wykluczyć Rosję ze Słowiaństwa, Gogola, Czechowa, nie można, nie, tak to lepiej nie tworzyć Słowiaństwa, a powiedz mi, jednak twoja gęba dosyć znana jest, tak w sumie atakując z ich punktu widzenia narodowców, nie boisz się, że ktoś ci tą gębę obije? Lepiej zablokować u operatora komórkowego funkcję SMS Premium. Jeśli tej blokady nie mamy, nie odpowiadać na SMS-y wysłane do naszych numerów, których nie znamy. Pod żadnym pozorem nie odzwaniać, bo opłata za połączenie też może być wysoka. Panienia z Sokotni została wiadomość o treści podczas tej stacji w serwisie internetowym, że z moją nieuwagę moje dziecko wpisało nieprawidłowy numer telefonu i SMS dotyczący rejestracji. Zamiast SMS został wpisany na pani i pana numer. I tu pojawia się prośba o przesłanie treści kolejnej wiadomości z kodem rejestracyjnym. Nasza słuchaczka odpowiedziała, że niczego nie dostała. Tam za dramatyczna, patetyczna operator doliczył jej prawie 80 złotych. Podobnie jak w Polsce jest kilka przywódcy. Nie zgłaszają sprawę na policję. Są uliczność uciążliwych przesłuchań i policyjnych procedur. Obawiają się, że
względu na niską prawdziwość skończoną sprawę i tak zostanie umorzona, a złodzieje w ten sposób to nieodpowiedzialny człowiek, nie słuchajcie, bo przecież on nie ma prawa się wypowiadać, nie? Bardzo często się ja słyszę, że właściwie przez to, że się przyznałem, że prosi o przebaczenie za milczenie w sprawie tego, co ale w parlamencie obok pana Kaczyńskiego siedzi niejaki pies. Główne uroczystości z udziałem 150 biskupów, z których ponad 100 wciąż jest aktywnych zawodowo, odbyły się w sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Lourdes, ale także we wszystkich kościołach diecezji we Francji odprawiano dzisiaj nabożeństwa z udziałem duchownych, zakonników i wiernych w intencji ofiar tego filmu. Wiele z nich opowiada dzisiaj w mediach o swoich ciężkich doświadczeniach. Są osoby, które były molestowane seksualnie przez księży, ale mimo tego nie odeszły od wiary, wciąż są chrześcijanami, katolikami i w modlitwie widzą możliwość ucieczki przed przeszmarnymi wspomnieniami. Modlą się także za sprawców tych czynów. Episkopat Francji na spotkaniu w Lourdes podkreślił, że ma ono podwójny charakter. Przede wszystkim chodzi o modlitwę za ofiary pedofilii, ale jest to także prośba o przebaczenie, iż tak długo Kościół milczał w tej sprawie. W kwietniu tego roku biskupi powołali stałą komisję do spraw z pedofilią. Komisja złożona z duchownych i arcybiskupów zaleca biskupom, by w tej sprawie przyjęli strategię zerowej tolerancji. Paryż Marysiewicz, Polskie Radio. Dzisiaj Tok Morgan doszło w górą śnieg. Temperatura od 3 do 7 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany. O kolejnej informacji nie o godzinie 17. Radio 24. Słowem, wszystko. Jak na razie jeszcze nikt nie przyszedł. Kiedyś przyszło kółko różańcowe. 35 minut po godzinie 6. Bo dziś się wyczytali, że jest mój występ, ale to grupa Bankiet Porsche. Bankiet Porsche, kółko różańcowe. Stali tam biedni, gorszy ja sobie myśleli, że może im herbatę tam zaniosę. Czy coś. I poszedłem po herbatę i kanapki, ale jak już tam zaszedłem, to już ich tam nie było. A chciałem im dać herbaty, bo marzli. I w ogóle wydaje mi się, że gdyby ktoś próbował mi pikiet, czy coś, to ja bym wyszedł do takich ludzi i normalnie z nimi rozmawiał. Ale pan, zobacz, po wyznaniu Natalii Przybysz, prowadza to rozwiązanie, to rozwiązanie, które zresztą było. W dzisiejszych czasach ale wyjeżdżanie z takimi rzeczami już mogło sobie darować. Bo to jest, ja uważam, że takie coming-outy są ważne. Tak. Tym bardziej, że coming-outy przyszli parę tysięcy kobiet w Polsce przeszło. Każda kobieta również żona, drugie, trzecie, między innymi mamy to, co mamy, bo hipokryzja czy strach nie pozwalała o tym mówić. To jest dłuższyzna, ja jestem fanem Gabrieli Zapolskiej. Uważam, że ona naprawdę doskonały sposób scharakteryzowała Polaka. Jak się czyta o Kołtunie, wiesz co to jest Kołtun? To jest tak, no Kołtun to Kołtun. Przecież jeszcze na początku XX wieku jest bardzo mądrzy profesorowie wychodzili z bardzo całkiem poważnymi wykładami, że ścięcie Kołtuna wcale nie powoduje zgonu. W Polsce obecnie jest to kwota 3,5%. Jest, mam wrażenie, że w tej chwili straszliwie podniósł głowę. No i teraz oczywiście i zastanawiam się, co te wszystkie panie w Kukiz 15, że też panie w PiSie i tak dalej, no przecież one też na pewno robią skrabatki. Nie oszukujmy się. Ale nigdy od nich tego nie usłyszymy, dlatego tym cenniejszy głos moim zdaniem Natalii Przewodniczącej. Mam nadzieję, że zasiałem ziarno, że za kilka miesięcy, tak, zasiałem ziarno we mnie niezadowolony zazdrosny, pójdę gdzie. Niech dojrzewa i na przykład wróci się jako przywódca zapowiadany. Nie przeswieszczają Stachego Ruskiego, dzięki za spotkanie, dziękuję, nie straszmy. Teraz informacje, dziękuję Państwu, do widzenia. No, różnych podatników, to są na przykład osoby zarabiające incydentami, niewielkie kwoty, na przykład studenci, tak? Ale też osoby, które zarabiają całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tok.fm.pl. Nie możemy mówić, że to są osoby, które pracują stale i niewiele zarabiają. Chyba rozdział dużo więcej długo, ale zasadniczy cel, który ma realizować zarząd, to jest kwestia wyrażenia tym osobom najniżej zarabiającym. Jeśli ktoś o to kilka interpretowali, czyli porównać do tego, co wyglądają płacze,
w Polsce, mam na myśli tutaj płacę minimalną, na pewno i średniej zarobku, to generalnie zmieniuje wysokością płacy minimalnej o wskazie 12-krotnością tej płacy, a kwotą wolną od podatku 5091 zł rocznie, to jest to ogromna realizacja, na to pożywał się w Trybunał Konstytucyjny. Dokładnie. Mniej więcej rok temu, kiedy spotykaliśmy się na studiu i dyskutowaliśmy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przywoływaliśmy argumenty, jakie były, jakie stały za wyrokiem tego wyroku. No i tutaj Trybunał Konstytucyjny powoływał się na zasady sprawiedliwości społecznej, zaufanie do państwa. Odwoływał się do tego, że kwota wolna od podatku nie była waloryzowana przez dłuższy czas, a kiedy była waloryzowana, to były to waloryzacje niewielkie. W roku 2000 ta kwota wynosiła około 3 zł, obecnie jest już ponad 3000 zł, więc ta podwyżka w ciągu na kilkunastu lat, a w zasadzie 2009 roku, do niewielka, to jest ledwie na kilkaset złotych, a w tym samym czasie płaca minimalna, płaca średnia wzrosły dużo więcej. Mam na myśli oczywiście nie tylko podwyżkę nominalną, ale procentową, więc ten wzrost kwoty wolnej idzie za realiami rynkowymi. Tak, kredyty z różnych względów mogą rosnąć. Cały czas inaczej jest bank okrewny artykol, w którym raty kredytu gotówkowego nie wzrosną i bank to gwarantuje. Zaś kredyt gotówkowy, którego rata nie wzrośnie. Wszystko to zależy od tego, jaki model przyniesie. Gwarancja stałej raty odnosi się do każdej umowy pożyczki gotówkowej i dotyczy jej terminowej spłaty. Oprocentowanie nominalne pożyczki pozostałe w całym okresie umów polityki. Nieważne jak się zaczął. Niekoniecznie to może być najlepszy koniec roku ever. Warto było czekać na ofertę samochodową. Zastosować restonum jak wielu Polaków. To dziwna przypadek, bo to jest kraj, w którym rozważa się nawet restonum przestałem przebierać nogami. Jak zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. Na tym, że to nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie restonum. Do postępowania dialektycznego o zespole niespokojności. Wszystko zależy od tego, jak chcemy skonfigurować podniesienie. Z tego tytułu zarobić 260 tysięcy złotych. Prezydent Lublina odpowiadał, że prawa nie łamał i jak utrzymuje, ma na to opinię prawników. Niemiecka policja analizuje nagrania z kamer na terenie polskiej ambasady w Berlinie. W nocy z soboty na niedzielę nieznani sprawcy wrzucili na teren ambasady kanister z dotychczas niezidentyfikowanym płynem. Nie doszło do pożaru, nikomu nic się nie stało. Wzmocniono ochronę placówki. Przed sądem w Ankarze zaczyna się proces kilkunastu domniemanych członków państwa islamskiego oskarżonych o współudział w przygotowaniu największego zamachu samobójczego w historii Turcji. 10 października ubiegłego roku przed dworcem w Ankarze zginęło ponad 100 osób. Oskarżeni stanowią część z 36 osób, którym władze zarzucają wielokrotne zabójstwa i przynależność do organizacji terrorystycznej. Mężczyzna, który został już skazany na pół roku więzienia za fałszywy alarm bombowy na lotnisku w Genewie, teraz dodatkowo będzie musiał zapłacić 50 tysięcy franków szwajcarskich na pokrycie kosztów operacji policji. Do zdarzenia doszło rok temu. Policja oceniła, że wysłanie 100 funkcjonariuszy do przeszukania samolotu i innych działań na lotnisku kosztowało właśnie 50 tysięcy franków, czyli w przeliczeniu 200 tysięcy złotych. Teraz to wszystko, a kolejne informacje w TOK FM o 17. Po raz kolejny wkroczy, by Trybunał Konstytucyjny. W nocy najchłodniej minus 2 stopnie będą na Podlasiu, Kujawach i Wielkopolsce, minus 1 na Mazowszu, Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim, 0 na Wybrzeżu, plus 1 na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, do plus 2 na Dolnym Śląsku. Będzie sporo chmur, lokalnie możliwe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, a na zachodzie i Podkarpaciu mgły. Kwestie progresji podatkowej pierwsze radio informacyjne, że osoby wyżej zarabiające zarabiają nieproporcjonalnie więcej w stosunku do tych osób, które zarabiają nieproporcjonalnie.
prokuratorzy chyba pełną jasność, ja nie dyskutuję z tym, że są progi podatkowe. Co się stało? Niech będą. No, Maciej Zagocki, być może dzień dobry, dziś gościa audycji. Co się stało? Jest pan Borys Budka, Platforma Obywatelska, Polska Sprawiedliwość. Tylko tyle, że jeżeli taki dzień dobry państwu. Czasami się chwalę, że ja wiem, co się stało, a dzisiaj powiem szczerze, że nie bardzo wiem, co się stało. Myślę oczywiście o tym wszystkim, co się od rana działo z Trybunałem Konstytucyjnym. Bo na wniosek pana partii i Nowoczesnej Trybunał miał składać przepisy o wyłanianiu kandydatów na prezesa Trybunału. No i o 9 się miał zebrać, ale się nie zebrał, bo... Zależy wszystko od modelu, jaki chcemy przyjąć. Dlatego, że trójka sędziów, którzy do tej pory orzekali, trójka nowych sędziów, którzy zostali wyłonieni przez obecną większość, zapuntowała się, zerwała kworum. Kwestie wymagane ustawą do składu pełno, do pełnego składu Trybunału, twierdząc, że nie będą nagle, że nie będą orzekać, ponieważ prezes Trybunału nie chce dopuścić do orzekania innej trójki, to znaczy trzech sędziów, Ciocha Morawskiego i Muszyńskiego, którzy sędziami są tylko według siebie i prawników PiSu. Instrumentem jednak znaczy są to trzy osoby, które zostały w sposób nielegalny wybrane przez Sejm tej kadencji, bowiem Trybunał Konstytucyjny we wyroku z 3 grudnia ubiegłego roku wyraźnie wskazał, miejsca, na które zostali wybrani ci sędziowie, były prawidłowo obsadzone, a co za tym idzie, jakiekolwiek czynności dotyczące tych kandydatów były po prostu nieważne. Oni z uporem maniaka twierdzą, że są sędziami Trybunału i dzisiaj do tego głosu dołączyli się ta pozostała trójka, tylko po to, by zerwać kwestię Trybunału Konstytucyjny. 3 grudnia powiedział tak. 5 sędziów nie wiadomo, kto to dobry, kto to niedobry. 3 prawidłowo, ponieważ podstawa prawna jest zgodna z konstytucją, a dwójka nieprawidłowo. Skoro tak, no to logicznie rozumując, skoro trzech podstawa była prawidłowa, te mandaty są obsadzone i żaden Sejm, żaden prezydent nie może tego faktu zmienić. Dlaczego? Konstytucja Rzeczpospolitej mówi o tym. Sędzia wybierany jest na 9-letnią kadencję, mówi o sędziach Trybunału. Koniec, kropka. Gdyby prezydent Rzeczpospolitej zaczekał do 3 grudnia do tego wyroku, nie byłoby tego bałaganu.